Dwie strefy kibica Eurosportu powstały w Wiśle i w Karpaczu przy stoku Relax. Specjalnie dla miłośników sportów zimowych przygotowano wiele atrakcji. Transmisję na żywo z Eurosportu 1, Eurosport 2, czyli będziemy kibicować naszym sportowcom. Mamy wiele atrakcji, które promują idee olimpijskie, jak również promują w ogóle sam sport olimpijski. I lodowisko, i tor biatlonowski. Również mamy wiele materiałów i wiele atrakcji, które proponujemy w ramach audiowizualnych, jak na przykład materiały VR-owe. Nie zabraknie zabaw i konkursów dla najmłodszych. Co ważne, zmagania sportowców komentować będą na żywo zarówno dziennikarze Eurosportu, jak i wybitni sportowcy, którzy zamieszkali w Karkonoszach. Będę starał się wyjaśnić, na czym polegają skoki narciarskie i myślę zachęcić wszystkich do oglądania tego konkursu, bo w mojej ocenie jest to jedyne pewne miejsce, gdzie Polacy przywiozą medale. Kibice już nie mogą doczekać się startów naszych reprezentantów w Pjongczang. Kibicujemy! Będę kibicowała polskiej drużynie na pewno. Przede wszystkim. Tutaj w Karpaczu tak zaczynamy kibicować, a kończymy w domu, bo jesteśmy na wczasach. Oczywiście polskiej drużynie, przede wszystkim Kamil Stoch i wszyscy nasi skoczkowie, żeby lecieli jak najwyżej. Życzymy drużynie, szczególnie skoczków, ale również pozostałym zawodnikom jak najlepszych sukcesów, żeby sławili Polskę na arenie międzynarodowej. Jestem szczególnie dumny. To, że mieszkańcy Karpacza, ludzie, którzy kończyli tu szkołę, ludzie, którzy trenowali w tych klubach, będą dzisiaj reprezentować nasz kraj. Mowa tu o saneczkarzach Macieju Kurowskim, Wojciechu Chmielewskim, Jakubie Kowalewskim i Mateuszu Sochowiczu. Jak podkreślał wieloletni trener kadry narodowej Antoni Okniański, potrzebne są gruntowne zmiany w szkoleniu młodych ludzi. Trzeba stworzyć system. Niech to będzie jeden ośrodek, ale od początku do końca, gdzie dziecko, które ma 10 lat, zaczyna jeździć. I mając 18, kiedy kończę szkołę średnią, już wiadomo, że coś z tego będzie. Tym bardziej oni do szkoły mistrzostwa przychodzą mając 15 lat czy tego, 3-4 lata jeżdżą, już zaczynają czuć sanki, ale kończą szkołę i warunki się zmieniają i praktycznie są bez szans. Nie można zapominać także o Mateuszu Lutym, który jest kapitanem dwójki i czwórki bobslejowej. I choć sprzęt nie jest najwyższej klasy, to w zasięgu sportowcy mają historyczny wynik. Dla Mateusza będzie to pierwsza olimpiada. Dwójka będzie bardzo fajnie, będziemy bardzo szczęśliwi, bardzo dużym sukcesem będzie, jeżeli wjedziemy do pierwszej dziesiątki. No czwórka, wiadomo, będzie troszkę gorsza na pewno. Jeżeli wejdziemy do finałowej dwudziestki, to też będzie bardzo, bardzo dobry wynik. Cała nasza praca z Mateuszem to jest poprawa jego wydolności motorycznej, poprawa szybkości i tu są ogromne rezerwy. Jeżeli uda się z Mateusza wycisnąć jeszcze trochę tych rezerw szybkościowych, to Mateusz będzie jednym z najlepszych pilotów na świecie. Trzymamy kciuki za naszych sportowców i zapraszamy do strefy kibica Eurosportu, która otwarta będzie od 9 do 25 lutego w godzinach od 11 do 21.